Cześć, nazywam się Karol Bacian. Dzisiaj pokażę Ci stronkę, którą Bubble oferuje Ci, jak zrobisz nową aplikację i nie klikniesz pustej aplikacji. Tam jest kilka rzeczy już skonfigurowanych, więc warto zobaczyć, jak to wygląda. Zalogujmy się najpierw do Bubble'a. Ja już tu jestem. Zróbmy nową aplikację. Nazwijmy sobie jakąś ją. Obojętnie jak, wybierzmy tutaj cokolwiek. Samo tutaj chcę przecież zrobić przykładową stronkę. I zróbmy ją. I teraz przed nami pokaże się takie pytanie, gdzieś tu po lewej stronie. Czy chcesz pustą stronkę? O, tutaj pojawił się asystent. Czy chcesz pustą stronkę? No nie, nie chcemy. Chcemy poklikać sobie po tej stronce. Close the assistant. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy różne komponenty, które nam się układają. Zobaczcie, to jest header. Tutaj na dole mamy stopkę. Można je sobie wybrać. Po lewej stronie jest taki drzewo. Zobaczcie, jest header, jest stopka. Można sobie podjechać i wyświetlić ją, albo ukryć tutaj tym oczkiem. Tak samo, zobaczcie, header. Zaznaczyło nam teraz. Możemy ukryć, zobaczyć. Te headery są w grupie, gdzie możemy używać te elementy w kilku miejscach. Tych elementów jeszcze jest właśnie stopka, header i takie okienko sign up login, jakie możemy sobie tutaj wkleić. Możemy sobie też wybrać, żeby później je edytować. Żeby wybrać je, musimy kliknąć tu na górze i tutaj jest, zobaczcie, stopka, header. Możemy tutaj coś sobie dodać później też. I to okienko do logowania, rejestrowania, ona też się zmienia w przypomnij mi hasło. A dokładnie ona nam przechodzi do pewnej strony z przypomnij mi hasło. I możemy je sobie wykorzystywać, bo one są w używalnych komponentach. Dlatego jest warto to zobaczyć. A przejdźmy do głównej naszej strony jeszcze. To znaczy, jak tu klikniemy sobie, to widzimy jeszcze kilka innych stron. Reset hasła. Oraz 404 nie znaleziono, jak gdzieś weszliśmy w jakiś link, którego nie obsługuje nasza strona. I to jest wszystko. Tu jest już Add a new page, żeby dać nową stronę i nowy komponent, no bo już innych tak naprawdę tutaj komponentów nie mamy. Wróćmy jeszcze raz do tej głównej strony. Tu zobaczcie, jak jest to drzewo nasze, to później możemy sobie porozwijać konkretniejsze elementy. Tutaj jest taki jakby obrazeczek, jakiś opis. Zobaczcie, że tu jest kilka rzeczy, które jeszcze tu widać. To zdjęcie. Jak klikam, to się to zaznacza. Może ukryję to. Tak samo, a to się pojawia co czas. Tu przycisk zaznaczyłem teraz. Można sobie poklikać, popatrzeć, jak coś działa. Niżej są jakieś elementy, komponenty też. Tutaj są przyciski, zobaczcie, w dwóch różnych kolorach. I pola, żeby tutaj coś pisać. Tutaj jest lista wyboru. Można zajrzeć sobie, skąd ona wybiera te rzeczy. Zobaczcie, ze statycznych, ma tutaj opcje, dwie dane. Tutaj mamy do wyboru daty, więc jest typ data na przykład. Jakiś znowu obrazeczek, gdzieś tu można go pewnie dodać, ale ta strona pierwotnie nie wszystko ma skonfigurowane. Zobaczcie, na przykład trzeba dodać swój key do mapy Google'a, żeby tego używać, ale to działa. W tej wersji też to działa, ale tak już produkcyjnie, jakbyś chciał używać mapy, to musisz wziąć swoje dane z Google do mapy. A więc tutaj jest searchbox, który jest podpięty pod mapy. On szuka różnych adresów i później będzie mógł wyświetlać na tej naszej mapie te rzeczy. Tutaj są taki panel, który się powtarza. Jak w to sobie wejdziemy, zobaczcie, że ma trzy wiersze, możemy dać 6 i to 6 razy się zaczyna powtarza to, co zostało tutaj zdefiniowane. Na dole jeszcze jakieś jedno zdjęcie, które jest podobne na całą szerokość strony. No i tak, jest na całą szerokość strony, zaraz to zobaczymy sobie. Tu jeszcze jeden przycisk, jeszcze jeden element. No i stopka, której już tutaj nie wyedytujemy. Musielibyśmy właśnie tutaj przejść i tutaj sobie edytować stronę. Już zobaczmy, jak ta stronka nam działa. Ona ma skonfigurowane, oprócz tych przycisków, które można sobie
No, niektóre poklikać, niektóre nie, ale wpisać jakieś rzeczy, wybrać te opcje, wybrać jakąś datę. Tutaj z tym obrazkiem nic się nie dzieje. Wpisać jakiś adres, Warszawa. Zobaczcie, wybiera nam coś, szuka, pokazuje na mapie. Można sobie oddalić, przybliżyć. To mamy te komponenty, lista rozwijana. Ona, zobaczcie, się też, co ciekawe, dociąga w jakimś czasie. Na dzień dobry mieliśmy, jak zresetuję jeszcze raz stronę, to zobaczcie, tylko trzy elementy, ale później jak idziemy niżej, to nam się dociąga. No i linki są jakieś podpięte, niektóre się otwierają, zobaczcie, w nowej zakładce, niektóre też w tej samej. To, co tu jeszcze jest skonfigurowane, to o, zobaczcie, Get Started przenosi nas trochę niżej z tej samej strony. Skonfigurowane jest jeszcze rejestrowanie się. Piszmy sobie jakiegoś naszego maila, ale zapiszę go sobie, żeby nie przepaść, żeby zaraz go wykorzystać. Jakiś przykładowy mail, jakieś hasło, o, tutaj ktoś mi proponuje. Skopiuję sobie, rejestruję się. I już jestem zalogowany, tak naprawdę nie musiałem potwierdzać nic na naszym mailu. Tak, mogę sobie wpisać tutaj jakiegokolwiek chciałem. I teraz mogę się, jestem już zalogowany, mogę się wylogować. Mogę się, to okienko jest takie, o, ja nie lubię tego podejścia. Jest sign up lub login, więc jak chcemy się zalogować, to kliknęliśmy sobie ten przycisk. Teraz musimy wejść w okienko logowania i tutaj wpisać nasze dane i wtedy się zalogujemy. Jesteśmy, jeszcze raz się wyloguję. Jeszcze zobaczmy sobie ten przycisk Reset Password, więc możemy zresetować swoje hasło. Piszę jeszcze raz maila, on wyśle mi link do resetu hasła i teraz mogę sobie wejść na tą moją skrzynkę i tam zresetować. Można tutaj się pobawić trochę. Sign up, login. To tutaj się wyświetla. Jeszcze wróćmy do naszej stronki. Zobaczmy sobie data, user, dane naszej aplikacji. Zobaczmy tych użytkowników i mamy dodanego naszego użytkownika, którego właśnie zarejestrowałem. To tyle na dzisiaj. Możesz zacząć sobie budować właśnie aplikację w Babu za pomocą tej stronki, usuwając pewne elementy z niej, albo w drugą stronę też, zaczynając od pustej całkowicie aplikacji. Ale o tym będzie w następnym filmiku. Dziękuję dzisiaj za Twoją uwagę. Cześć i czołem. Hej!